Lubińscy kryminalni prowadzili działania operacyjne, które doprowadziły ich do 28-letniego mieszkańca Lubina. Mężczyzna miał bowiem na swoim koncie liczne przestępstwa. Mundurowi ustalili miejsce jego przebywania. W trakcie przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli narkotyki. Funkcjonariusze przechwycili ponad 1000 porcji handlowych marihuany, a także 180 porcji handlowych ekstazy. Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili w mieszkaniu tego mężczyzny 81 recept, które były przygotowywane przez zatrzymanego do użytku. Jak informują policjanci, 28-latek powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców. Dodatkowo śledczy zabezpieczyli kilka tysięcy złotych, wagę elektroniczną oraz telefony tego mężczyzny. 28-latek został umieszczony w policyjnym areszcie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu 10 lat więzienia.